Cześć, nazywam się Bartosz Janiszewski, jestem psychologiem odchudzania i dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat porażki. Powiedz proszę, czy miewasz czasami myśl, że jesteś chodzącą porażką? A może twoje życie to pasmo nieszczęść? Czy niejednokrotnie porównując się do innych, doszedłeś do wniosku, że to ty masz pecha? Dziś chciałbym rozruszać twój mózg i razem z tobą przejść przez proces rozkładu sukcesu na czynniki pierwsze, porażki na czynniki pierwsze, no i odpowiedzieć na pytanie, jak poradzić sobie z porażką. Zapraszam. Przechodzimy przez życie bez większych refleksji. Coś się przydarza, ktoś nas pochwali, inni nas ochraniają, fetyszyzujemy porażkę, bagatelizujemy sukces, udało mi się, nie no, totalny fart, daj spokój, zrobiłam to, każdy by to potrafił, drobiazg. Czasami widzę w internecie historie osób, które budują swój autorytet na kanwie porażki. Śmieją się, że to nieodzowny element ich życia, że zawsze musi coś pójść nie tak. Obserwatorzy to chłoną na zasadzie efektu z asymilacji. Porównując to do swojej sytuacji, wnioskując, hej, ze mną wszystko jest w porządku, ja też coś ciągle pierdzielę, no to nie jestem sam. Dlatego czy uznanie, że ponosi się porażki, a nie doświadczenia jest dobre? A może właśnie, że ponosi się doświadczenia, a nie porażki jest dobre? Tak naprawdę spróbuję również na to pytanie odpowiedzieć, bo scrollując Instagram, scrollując Facebook, scrollując filmy na YouTube, na Vimeo, można dojść do takich wniosków, że warto mówić o doświadczeniach, a nie porażkach. Tylko że widzisz, moim zdaniem to stwierdzenie nie ma zbyt dużo potencjału. No bo co znaczy ponoszę doświadczenia, albo mam za sobą porażkę? Mocno zainspirowany zostałem książką doktora Pawła Fortuny, pozytywna psychologia porażki, jak z cytryn zrobić lemoniadę. Zatem ten podcast poświęcę nie tylko moim obserwacjom z punktu widzenia psychologa odchudzania, ale przybliżę także po części tylko merytorykę tej kipiącej wiedzą książki. No to czym w ogóle jest dla nas porażka? Najprościej ujmując, może być to rozbieżność między stanem faktycznym, a tym, jakiego pragniemy. Tak nazwijmy to na poczet artykułu linia prosta może mieć różny potencjał. W zależności od emocji, jakie nam przy okazji danej czynności będą towarzyszyć. Czy porażką będzie skręcanie nogi na kilkanaście dni przed startem biegu? A może będzie to przebiegnięcie maratonu z wynikiem drugie miejsce? Bo jak się okazuje, to często drugie miejsce i czwarte miejsce boli najbardziej. Nie trzecie, co mogło wydawać się dziwne, ale drugie, bo czujesz niedosyt. Czwarte, bo jesteś poza trofeum. No i tutaj też a propos porażki możemy mówić o czymś takim jak błąd wyniku. Przyjrzyjmy się tej samej sytuacji, a dwóm innym reakcjom z niej wynikającym. Wyobraź sobie sytuację, że jest egzamin z psychologii. Na 40 tez, jakie można wylosować, jeden student wykuł ich dokładnie 35, a drugi tylko 7. Pierwsza postać uznawana jest za niezłego prymusa, zawsze przygotowana, a tym razem po prostu nie zdążył się przygotować przez typowe czynniki losowe. Ale druga postać to student, który wyznaje teorię zakłóć, zdać i zapomnieć, dużo imprezuje i jego studia, jak to określiła koleżanka, to totalny fart i nieporozumienie. Obaj tym razem zdali egzamin na trójkę. W przypadku pierwszego studenta pech chciał, że wylosował pytania, na które nie znał odpowiedzi. Pamiętał jedynie coś z wykładów, dodatkowo przez przychodzenie na nie zyskiwał automatycznie w oczach prowadzącego, a drugi student na jedno pytanie po prostu trafił. Wylosował tezę, na której pytanie znał odpowiedź, coś tam dopowiedział i zaliczył ostatni, najtrudniejszy w tej sesji egzamin. Pierwszy totalnie załamany. Próbuje uzyskać możliwość poprawki, drugi najszczęśliwszy w tym momencie uczeń na świecie. I teraz pytanie brzmi, kto ma rację? Oczywiście jest to mega subiektywne, ale zauważ, że ta sama sytuacja, dwie perspektywy. I to właśnie wspomniany błąd wyniku. Zdaniem Tomaszewskiego to rozbieżność między wyobrażonym i oczekiwanym, a uzyskanym efektem. W związku z tym, tu wcale nie będzie chodziło o określenie przyczyn, które doprowadziły do niepożądanego skutku. Nie analizujemy winowajcy, czynników losowych czy osób trzecich, które mogły mieć wpływ na ocenę. Przede wszystkim najważniejsze jest tu dostrzeżenie faktu, że moje celowe działania nie doprowadziły do upragnionego efektu.
No i niewątpliwie warto podkreślić również subiektywny charakter porażki. Przede wszystkim chodzi tu znów o perspektywę narzuconego zdania. Czy sami stwierdzamy, że dane przedsięwzięcie nie zostało wykonane solidnie, czy może jednak osoba trzecia ma nas w tym uświadomić? Wydaje się, że subiektywna ocena może być sprzeczna z osądem innych. A wtedy zdaniem Łukaszewskiego mowa o podwójnej ocenie wykonywanego zdania. Czyli najprościej rzecz ujmując, jeżeli ja na przykład popełniłem gafę, ale jeszcze przez chwilę bym miał takie wyobrażenie, że cholera, no ja nie jestem pierwszą i ostatnią osobą, która to zrobiła i no i chyba nie ma co tutaj się dołować tą całą sytuacją. Ale nagle spotykam na swojej drodze na przykład mamę albo partnera i otrzymuję informację zwrotną, ale jak to nie ma? Człowieku, to co ty zrobiłeś, to jest jakaś totalna masakra. No jak ty mogłeś w ogóle tak postąpić? No to jest mega dziecinne zachowanie i powinnaś wyciągnąć z tego naprawdę surowe lekcje. A jak nie ty, no to ktoś, kto jest nad tobą, bo tak nie możesz funkcjonować. No i teraz, jeżeli odwrotnie postawiona będzie sytuacja, no to może być tak, że my się dołujemy danym zadaniem, my się dołujemy porażką, subiektywną porażką, a ktoś po prostu do nas przychodzi i mówi: stary, stara, daj spokój, przecież nie pierwszy, nie ostatni raz, słuchaj, tyle osób, ile popełnia takie rzeczy na co dzień i w ogóle nie robią sobie z tego tytułu nic, a ty, sumienny gość, który no, boryka się teraz z wyrzutami sumienia, to widać, że jesteś w takim razie osobą bardzo ambitną, życzliwą i jeżeli takie sytuacje cię dołują, to znaczy, że no chcesz to zmienić i naprawdę uważam, że warto byłoby już przestać się dołować i zdać sobie sprawę z tego, że to nie jest twój ostatni, twój pierwszy raz. I widzisz dwie perspektywy i znowu tu możemy mówić o tym, czy popełniamy rzeczywiście porażkę w swoich oczach, czy w oczach innych, jakie będą tego konsekwencje. Ale też z książki doktora Pawła Fortuny można wyciągnąć kilka takich etapów, przez które warto byłoby przejść, żeby tak naprawdę uwikłać się z tą porażką na dobre. No i a propos tego doświadczenia, to też nie do końca ma to potencjał i sam doktor Paweł Fortuna mówi o tym, że warto byłoby podejść do tego tematu w sposób taki, że mamy nauczkę, mamy naukę i mamy lekcje na lata. Czyli jeżeli wsadzimy długopis w kontakt, to mamy nauczkę, mamy naukę, mamy doświadczenie na lata. Może to będzie zbyt restrykcyjny przykład, ale myślę, że domyślasz się, jakie sytuacje z naszego życia chodzi. Na przykład w kontekście odchudzania mamy nauczkę, że dieta w naszym przypadku restrykcyjna dieta nie działa. Więc z tej nauczki wyciągamy lekcje. Widzisz, ktoś mówi wtedy do ciebie: widzisz, masz nauczkę, no po raz kolejny jesteś na diecie, no nie wychodzi ci to, bo sięgasz po słodycze. Więc wyciągamy z tej nauczki naukę. Nie możemy trzymać w domu słodyczy, nie możemy trzymać produktów, do których nas ciągnie, czyli na przykład, nie wiem, słonych orzeszków ziemnych, albo sera pleśniowego w lodówce, czy kabanosów, bo to powoduje, że na żadnej diecie nie będziemy przez dłużej niż 2 dni. I mamy doświadczenia, które będą nas kształtować. Ja jestem właśnie na tym etapie, jeśli chodzi o odchudzanie. Mam doświadczenie i na kanwie tego doświadczenia działam. Więc musiałem pokonać kilka nauczek, musiałem wyciągnąć z tego naukę, lekcję i dojść do wniosku, że na podstawie tego ja całą tak naprawdę tworzę rzeczywistość na podstawie tych błędów, jakie popełniłem. I tutaj, żeby w dobry sposób podejść do tematu porażki, warto byłoby postawić właśnie 3 takie punkty, przez które moglibyśmy przejść. Oczywiście zachęcam Cię do kupna tej książki, do skonfrontowania się z każdym tym punktem. Ja tylko chciałbym tak pokrótce przejść, bo ja myślę, że to jest jedna z nielicznych, jak nie jedyna książka, która w tak dosadny sposób mówi na temat porażki. Doktor Paweł Fortuna to jest gość, który jest moim mentorem, uwielbiam tego człowieka, jest przeinteligentną osobą. I teraz, gdybyśmy mieli odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić w momencie, kiedy pojawiła się porażka w naszym życiu? No to możemy na początku zadać sobie pierwsze pytanie. Czy to jest w ogóle porażka? Czy ja w tym momencie dochodzę do miejsca, w którym, który nazywa się porażką? Czy ja teraz mam odczuwać porażkę?
czy to jest rzeczywiście w moich oczach porażka. Nie, że ktoś na przykład, ja tworzę film, uważam, że jest mega merytoryczny, tworzę podcast, uważam, że jest mega merytoryczny i nagle dostaję hejt w postaci, ten podcast jest bez sensu. Przestań to robić, bo się ośmieszasz. I teraz pytanie brzmi, czy ja skonfrontuję się z tym hasłem, z tym tekstem? Czy ja odpowiem sobie na pytanie, czy rzeczywiście dla mnie to jest porażka i czy ten hejt uznam za porażkę, czy po prostu uznam za coś, co no, mija się z celem? To tak jakby ktoś powiedział mi, ty nie masz pojęcia, o czym człowieku mówisz w kontekście odchudzania, w kontekście diety, psychologii, dietetyki. I wtedy ktoś by powiedział, bo ty tylko cytujesz badania, w ogóle nie bierzesz nic tutaj, jeśli chodzi o swoje życie, tylko mówisz na przykład na temat, nie wiem, aspartamu i nagle tutaj mówisz o badaniach. No sorry, ale to trzeba chyba przejść. I widzisz, i z taką osobą wtedy nie ma co wchodzić w dyskusję, no bo jeżeli nie na podstawie badań, to w jaki sposób mam z kimś rozmawiać na dany konkretny temat? I tak samo wygląda sytuacja tutaj. Jeżeli ja podejmę decyzję i to będzie moja świadoma decyzja, subiektywna opinia, że w tym momencie rzeczywiście podejmuje porażkę, że konfrontuje się z porażką, że właśnie odczuwam porażkę. To będzie krok milowy, bo zauważ, jak bardzo często dochodzimy do sytuacji, w której tę porażkę odrzucamy i to robimy świadomie, albo czasami nieświadomie. Ale zobacz, jakie triki, game changery możemy stosować, żeby z tą porażką nie do końca się skonfrontować, a to przecież byłoby dla nas krokiem milowym, o czym sobie później jeszcze powiemy. Ale widzisz, porażka. Ktoś może stwierdzić, stary, jak ty mogłeś tak postąpić? Jak mogłeś nie zdać tego egzaminu, który był ostatnim egzaminem w twojej sesji? No przecież no, miałbyś wakacje z głowy, wrzesień z głowy, a teraz musisz się znowu uczyć. A ja wtedy odpowiadam, porażka? Przecież nic takiego się nie wydarzyło. I to wtedy ja umniejszam tej porażce i to wtedy ja decyduję, czy to jest dla mnie porażka. Albo próbuję się odchudzać i ktoś mówi, ile razy jeszcze będziemy wracać do tego punktu, że od poniedziałku zaczynasz, albo od 2 stycznia zaczynasz, bo na 1 stycznia masz kaca, od 2 stycznia zaczynasz i po prostu powoli się tym wszystkim ośmieszasz. A ja wtedy odpowiadam, ja jeszcze nie skończyłem. I po raz kolejny zaczynam, i po raz kolejny resetuję swój wynik. I może tym razem mi się uda, ale znowu neguję lub minimalizuję potencjał porażki. Albo ta porażka się nie liczy, bo byłem pijany, albo byłem pod wpływem emocji i zjadłem na przykład ten kawałek ciasta, ale ona nie powinna się liczyć, ta porażka. Bo przecież na dobry... No nie zrobiłbym tego, na zdrowy rozsądek przecież znasz mnie i ja bym tego nie zrobił. Ale tutaj pod wpływem złości, bo ona mnie zestresowała, bo on mnie wkurzył, postąpiłem tak, a nie inaczej. Ale ona się nie liczy, więc ją zerujemy. Albo to nie moja wina. To nie moja wina, że po raz kolejny nie udało mi się zrzucić tych zbędnych kilogramów, bo wpadli do nas na finał euro znajomi, albo wpadli do nas z ciastem teściowie, albo koleżanka wpadła do nas z winem i z sushi. To nie jest moja wina. I widzisz, możemy w różny sposób tak naprawdę bagatelizować tą porażkę. Ja na przykład pamiętam taką sytuację, że kiedy moi znajomi podostawali się na wymarzone studia, byłem w totalnej dupie. Po prostu myślałem mentalnie, że wszystko jest ze mną nie tak. Jeden medycyna, drugi weterynaria, trzeci stomatologia, czwarta prawo, a ja zastanawiałem się między fizjoterapią a psychologią i strasznie wstydziłem się o tym rozmawiać i pełen zazdrości zastanawiałem się, jak to będzie. I choć z drugiej strony nieświadomy w ogóle życia wmawiałem sobie, że jakoś być musi, bo zawsze jakoś tak przez życie się prześlizgiwałem, tak nie zastanawiałem się, czy w ogóle czuję medycynę lub prawo, bo po prostu wydawało się to dla mnie oczywiste. To jest miara sukcesu. Jeżeli ktoś idzie na medycynę, to znaczy, że tak musi być. No i teraz pytanie, miarą sukcesu kogo? Mojego czy moich bliskich? I kiedy chodziłem do szkoły, bardzo nie po drodze było mi uczęszczanie na matematykę. Utożsamiałem to także z porażką. I zawsze otrzymywałem 1 i równie szybko nietrafny, ale mocno bolący epitet od nauczyciela. I teraz z perspektywy czasu widzę, jak mocno strategicznie się przed tą porażką broniłem. Bo deprocenowałem matematykę i z góry skazując ten przedmiot jako mało istotny, byłem przecież w klasie o profilu niemieckim, o profilu językowym i to było dla mnie wtedy rzecz rzekomo najważniejsze. I podchodziłem zatem do tablicy już głośno wtedy mówiąc, że przecież to nie jest wykonalne, nie rozwiążę tego.
broniłem się przed krytyką z góry, tak naprawdę pokazując, że tak, nie wiem tego, jestem idiotą, jestem gorszy w tej dziedzinie, ale tak naprawdę w głębi serca czułem, że rzeczywiście jestem gorszy. Zwłaszcza, że orłem z innych przelotów także nie byłem, więc nie mogłem tak naprawdę zrzucić na to, że jestem orłem z biologii, z fizyki, z polskiego, z historii. Tylko tutaj gdzieś tam, tak jak wspomniałem wcześniej, deprecjonowałem tę matykę, twierdząc, że to jest tak ciężkie, że i tak tego nie rozumiem. Więc jak widzisz, strategii, z którymi my sobie radzimy, które wkradamy po to, żeby nie skonfrontować się z porażką, jest multum. I w momencie, kiedy właśnie już dostrzegamy ten bodziec, kiedy skonfrontujemy się z tym, że tak, właśnie teraz odczuwam porażkę, bo to jest bardzo ważne, teraz odczuwam porażkę, to drugi poziom to jest powrót do pionu, według doktora Pawła Fortuny, ale myślę, że to ma niesamowite odzwierciedlenie w rzeczywistości. No i teraz weźmy sobie pod lupę znowu na przykład kontekst odchudzania. I tutaj doktor Fortuna dzieli to na kilka takich etapów. Może być to na przykład pozytywne, mogą być to na przykład pozytywne strony przykrych emocji. Emocja w postaci wstyd, że mi się po raz kolejny nie udało, może i na przykład w moim przypadku doprowadziła do takiej refleksji na temat tego, dlaczego się w ogóle wstydzę, że mi się nie udało. Z czego wynika wstyd w moim życiu? Akurat w tym obrębie odchudzania. Czy przypadkiem nie jest tak, że ja próbuję na siłę udowodnić wszystkim dookoła, spełnić ich oczekiwania, że mogę być osobą szczuplejszą i chcę być w ich oczach takim gościem, który ma poukładane życie, poukładany jadłospis, poukładane życie zawodowe, rodzinne i nagle coś się wykrzacza. Nagle okazuje się, że w niedzielę wieczorem zaczynam objadać się, dopadam jak kompulsywny napad i wtedy ja w oczach, mentalnie ja w ich oczach nie jestem wystarczająco dobry. Więc z czego ten wstyd wynika? Może z tego, że próbuję właśnie zaspokoić wizję tego, że ktoś może mieć o mnie lepsze zdanie w momencie, kiedy będzie wreszcie uświadomiony, że ja jestem tak zorganizowaną osobą, ale rzeczywistość jest inna i odczuwam wstyd. Druga sprawa jest taka, że pytanie brzmi, czy wierzysz w siebie? Czy jesteś w stanie ocenić realnie, że następnym razem możesz nie popełnić takiego błędu, jak na przykład kompulsywny napad? Oczywiście to jest kwestia bardzo trudna. Nie po to są konsultacje psychologiczne, psychodietetyczne, żeby radzić sobie samemu z tym, bo czasami bardzo ciężko jest wyjść z kompulsji. Zazwyczaj jest bardzo ciężko wyjść z kompulsji. Ale w momencie, kiedy zaczniesz analizować, jakie rzeczy spowodowały, że ty jesteś w takim momencie swojego życia, że na przykład kompulsywny napad cię dopada, jeżeli to przepracujesz, to być może ta wiara w siebie również będzie mocniejsza. Być może wtedy dojdziesz do wniosku, że dobra, w tym momencie w moim życiu ten napad się pojawił, ale wiem, co powoduje, że do tego napadu doszło. Na przykład skrajne myślenie, 100% albo nic, albo na przykład złość. Więc następnym razem spróbuję zareagować inaczej. Wierzę w to, że mi się uda. Relacji z tymi ludźmi. Jeżeli ty próbujesz zmienić swoje nawyki żywieniowe, a cała rodzina, twoi znajomi nie wierzą, śmieją się z ciebie i próbują za wszelką cenę udowodnić ci, że nie dasz rady po raz kolejny i przestań błaznować, przestań pokazywać, jaka ty jesteś fitnesska lub jaki ty jesteś kulturysta, to będzie ci naprawdę ciężko i czasami niektóre relacje, zwłaszcza takie toksyczne relacje, wiadomo, że niektórych relacji, na przykład najbliższej rodziny, no nie da się ukrócić, ale są osoby w twoim życiu, które są tak zwanymi mentalnymi chwastami i niestety czasami warto z takich relacji zrezygnować, przepracować to lub powiedzieć im wprost, nie podoba mi się, w jaki sposób mnie traktujesz. Ta nutka asertywności również byłaby tutaj kluczem. I kolejna sprawa to spożytkowanie porażki, czyli czy ja się w ogóle uczę na błędach oraz jaki jest sens tej porażki. Czy ja się uczę na błędach? Czy wyciągam wnioski z tego tytułu? Szaleństwem jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów. To jest cytat, który będę powtarzał na tym podcaście w kółko. Ale uważam, że Albert Einstein miał sporo racji, wygłaszając tego typu słowa, ponieważ
Zobacz, jak latami możemy próbować z diety na dietę przechodzić. Jak latami możemy próbować tą rzeczywistość zniekształcać i wmawiać sobie, że tym razem się uda. A co jeśli by odwrócić grę? Co jeśli doprowadzimy do sytuacji, kiedy to w ogóle nie skupiamy się na skrupulatnym liczeniu kilokalorii, ważeniu produktów i idealnej diecie? A raczej skupimy się na szczegółach, które będą miały znaczenie. Na podjadaniu, na jedzeniu nieregularnym, na jedzeniu pod wpływem emocji, na kompulsywnych napadach, które są wynikiem przeróżnych przekonań, nakazów, zakazów, emocji, nieprzepracowanych emocji. To może wtedy wreszcie będziemy mogli śmiało stwierdzić, że jesteśmy w stanie zmienić nawyki żywieniowe i dopasujemy jadłospis pod nasze życie, a nie po raz kolejny życie pod jadłospis, bo chyba o to właśnie to powinno chodzić. I widzisz, często jest tak, a propos nieprzepracowanych emocji, a propos porażki, że my za wszelką cenę próbujemy tego unikać. Że w momencie, kiedy mamy wrażenie, że puka do naszych drzwi lęk, złość, smutek, czasami nie wiadomo z jakichś przyczyn, bo coś się wydarzyło kilka dni temu i dopiero dzisiaj mamy tak naprawdę czas na to, żeby zacząć konfrontować się z tą emocją. To my za wszelką cenę tego nie chcemy robić. Bardzo boimy się tego. Bardzo boimy się lęku, strachu, stresu, porażki. Bardzo boimy się negatywnych odczuć i za wszelką cenę chcielibyśmy z nich jakimś cudem wyjść. I próbujemy mentalnie za wszelką cenę uciec. W jaki sposób? W alkohol, w narkotyki, w jedzenie. Ale to bardzo złudne, bo tak naprawdę ten problem nie znika. Rzucając się na jedzenie, jedząc, zajadając smutne emocje, złość, ten problem nie znika. Pojawia się drugi problem w postaci wyrzutów sumienia. No i odpowiedz sobie proszę na pytanie, czy nie czujesz się czasami odmieńcem w tych zwariowanych czasach? Przeglądasz media społecznościowe, a tam na każdym kroku trofeum. Niech nie zmyli cię obraz pucharów i medali, choć i tym ludzie się lubią chwalić. Ale trofea to uśmiechy, idealne, poukładane życie i jak najmniej trosk. Lubimy pokazywać, jak dobrze nam się wiedzie, ile pracujemy i jak dobrze prosperujemy pieniędzmi i czasem. Cóż mogę tutaj powiedzieć? No witaj w społeczeństwie osiągnięć. Takie mamy czasy. I bardzo boimy się porażki, ale gdy tak prześledzimy aktywność osób, które właśnie dopada niechciana porażka, to zauważyć możemy niesamowitą zależność. Raczej nie przychodzi nam do głowy fakt, że właśnie przytrafiła mi się porażka, jakie wyciągam z tego wnioski, czy mogę zrobić następnym razem lepiej, co mogę zrobić następnym razem. Wtedy wiedzie prym myśl, co oni pomyślą. Czy stracę w oczach innych, czy nie zawiedli się na mnie. Nawet jeśli tobie się wydaje, że myślisz, że jesteś do niczego, to być może rozpatrywać to będziesz właśnie w kontekście ja a społeczeństwo. No bo doskwiera nam owiana złą sławą porażka. A my bardzo nie lubimy porażek. Boimy się, że nie będziemy tak doskonali w oczach osób, na których najbardziej nam zależy. I teraz sprzedam ci game changer za $1,000,000. Ludzie boją się popełniać porażki, więc nie chcą zaczynać nowych przedsięwzięć w życiu. Nie chcą się zbłaźnić, nie potrzebują jeszcze więcej stresu i odpuszczają następne dawki lęku. Bolączki z życia codziennego także chcą mijać, a jeśli im się przydarzą, uciekają w sport, właśnie zajadanie, właśnie w alkohol i właśnie w narkotyki. Nie analizujemy, czy sportu jest już dobrym rozwiązaniem, czy nie. Po prostu zauważ, że za wszelką cenę uciekamy. Gdyby nam zaproponowano płacenie 1,000 zł dziennie, żeby tylko nie czuć tych cholernie trudnych emocji, czasem tylko subiektywnie trudnych, to zrobilibyśmy to. Zapłacilibyśmy. Szukamy rozwiązań, kupujemy książki, spotykamy się ze znajomymi, biegamy, a wszystko po to, żeby na chwilę nie poczuć znowu tego smutku, tego lęku czy złości. Ale zobacz, co jeśli powiem ci, że taka sama droga doprowadzić może do tego, że ty nie będziesz odczuwać satysfakcji z rzeczy, które ci wychodzą w życiu? Co jeśli uciekając od tych przykrych stanów emocjonalnych, nagle nauczysz się także dystansować do szczęścia, przyjemności czy osiągania małych sukcesów w życiu? Ktoś może ci wręcz wmawiać z delikatną, aczkolwiek nie mającą potencjału negatywnego nutką zazdrości, że dokonujesz pięknych rzeczy, że po ludzku kibicuje ci i jesteś brylantem wśród tej niekończącej się pogoni za ideałem. Ktoś powie ci, że podziwia cię za to, jak ciekawie żyjesz, że w tej normalności jest mnóstwo spontanu i frajdy z życia. Albo ktoś podkreśli, że podziwia cię za osiągnięcia zawodowe, za zapał do pracy, albo za to, że jesteś pięknym człowiekiem czy wspaniałym, kochającym rodzicem, a ty
A ty odpowiesz być może właśnie wtedy: daj spokój, szczęście, przydarzyło mi się, albo serio tak myślisz? Nie zauważam tego wcale. Rozumiesz? Być może odczuwanie porażki, smutku czy złości jest w naszym życiu po coś. Być może skupiając się na przyczynie tego stanu, dajesz sobie wreszcie furtkę do tego, że wiesz, czego nie zrobisz następnym razem, żeby tak się nie czuć. Dlaczego mamy się bać odczuwać te emocje? Dlaczego mamy się od nich izolować? Dlaczego mamy od nich uciekać? Kiedyś powiedziałem mojemu chrześniakowi, który bardzo bał się ze mną wejść do piwnicy po słoich z ogórkami: nie boi się ciemności, boi się swojej wyobraźni. A może tak właśnie jest w przypadku twoich emocji? Może czas je zrozumieć, zaakceptować i żyć razem z nimi, albo obok nich, albo pomimo ich? Czy nieustannie od nich uciekając, dobrniemy do momentu, że ich nie będzie? Jak myślisz? Czy rzeczywiście ten sposób myślenia powoduje, że jest ci łatwiej w życiu? I zastanów się, czy rzeczywiście nie jest tak, że uciekając od negatywnych emocji, uciekasz powoli od pozytywnych, których tak bardzo mało odczuwamy na co dzień. Nie umiemy ich odczuwać, albo nie chcemy ich odczuwać, bo na przykład nie wypada. I z taką refleksją cię pozostawiam na dzisiaj. Bartosz Janiszewski. Pozdrawiam. Hej.